Witajcie na kanale Spy Optica, z tej strony Daniel. Dzisiaj długo wyczekiwana recenzja bardzo popularnej kamery leśnej HC300M. Serdecznie zapraszam na krótki test. Fotopułapka HC300M to jedna z najbardziej rozchwytywanych fotopułapek do 400 zł. Mamy tutaj do czynienia z urządzeniem budżetowym, które jednak posiada szereg funkcji z tych droższych kamer. W tym odcinku przyjrzymy się każdej z funkcjonalności tego urządzenia i odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupować fotopułapkę w tak niskiej cenie. Kamera została wyposażona w 5-megapikselową matrycę, ale jest w stanie wykonywać zdjęcia w trzech rozdzielczościach: 12, 8 i 5 megapikseli. Jakość samych zdjęć, mam na myśli odwzorowanie detali, ostrość czy kolory, prezentuje się naprawdę przyzwoicie w tym modelu i tutaj, że tak powiem, jakość, stosunek, cena, jakość akurat w tym konkretnym parametrze daje radę. Kamera może wykonywać ujęcia pojedyncze oraz serię zdjęć w liczbie od 3 do 6. Model HC300M nagrywa filmy w takiej niestandardowej rozdzielczości 1440x1080 wraz z dźwiękiem i warto tutaj dodać, że długość czasu trwania pojedynczego materiału wideo to od 10 do 90 sekund, także ten parametr również jest niestandardowy. I tutaj akurat plus dla tej fotopułapki, ponieważ jest to wartość większa niż domyślna w większości fotopułapek. W trybie kamera plus wideo HC300M jest w stanie wykonywać zdjęcia po wykryciu ruchu, a następnie przechodzić do nagrywania filmu w rozdzielczości HD 1044x1080. W standardzie wszystkie materiały rejestrowane przez kamerę zapisywane są w formie pliku w formatach JPG i AVI, czyli formaty klasyczne, gdzie nie będzie żadnego problemu z odtworzeniem tych nagrań za pomocą domyślnych programów występujących na komputery czy laptopy. Jeśli chodzi o nocną pracę, to HC300M jest fotopułapką, która nie emituje żadnych błysków fleszy dzięki zestawowi 36 diod typu non-glow o łącznym zasięgu do 20 metrów. Można więc spokojnie zastosować tą fotopułapkę do dyskretnych operacji nocnych, do monitorowania posesji, bez obawy, że intruz czy zwierzyna zostanie spłoszona przez tak zwaną czerwoną poświatę. Urządzenie posiada wbudowany obiektyw o łącznym kącie widzenia 60 stopni i świetle 3.1. Czas reakcji po wykryciu ruchu podawany przez producenta w modelu HC300M to od około 0,7 do 4 sekund. Na pokładzie urządzenia znajduje się również programowalny timer, czyli możliwość ustawienia, w jakich godzinach kamera ma być aktywna, oraz programowany czas odstępu pomiędzy kolejnymi zdjęciami. HC300M wykrywa każdy ruch na łącznym dystansie do 20 metrów dzięki wbudowanej czujce PIR o kącie widzenia aż 100 stopni. To jest duży pozytyw. Czujka jest regulowana na 3 poziomach czułości. Kamera obsługuje zewnętrzne karty typu microSD do maksymalnej pojemności 32 GB. W tej niskobudżetowej fotopułapce jest również możliwość zrobienia zdjęcia na żądanie, czyli w każdej chwili, niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie, możecie wysłać do fotopułapki specjalną komendę SMS. Fotopułapka się aktywuje, zrobi zdjęcie i Wam je odeśle. Jest to szczególnie przydatna funkcja w momencie, kiedy nie otrzymujecie przez dłuższy czas żadnych materiałów ze swojej posesji. No i oczywiście występują pewnego rodzaju naturalne obawy, że coś się stało, że na przykład fotopułapka została skradziona i tak dalej. Ta opcja tutaj istnieje, natomiast warto pamiętać o tym, że jest ona również zależna od wersji oprogramowania. W niektórych wersjach nie działa ona poprawnie. Istnieje możliwość ustawienia znacznika symbolu kamery w celu łatwiejszej identyfikacji tego urządzenia. Pod względem gabarytów model HC300M nie odbiega od konkurencji. Łączne wymiary to 145x88x64 mm z wagą na poziomie 300 g bez baterii. Różnica jednak, na przykład w porównaniu z fotopułapkami, które tutaj widzicie, czyli z KeepGuardem 895 czy Eraglem A9 Pro, to przede wszystkim sama jakość wykonania. W związku z tym, że cena tej fotopułapki nie przekracza 400 zł, to producent zastosował najtańsze komponenty z plastiku. I to słychać i czuć praktycznie przy użytkowaniu tej fotopułapki na każdym kroku. Musicie sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli chodzi o awaryjność tego modelu, to na pewno będzie ona wyższa niż w przypadku modeli, które te korpusy mają zdecydowanie bardziej zwarte. Na tylnym korpusie tego modelu znajduje się kilka elementów antypoślizgowych do montażu fotopułapki na wysokości, na korze drzewa. Są one jednak wykonane, tak jak wcześniej mówiłem, z dość słabych komponentów, przez to stabilizacja tej fotopułapki na korze nie będzie aż taka dobra jak w tych droższych modelach. Niestety nie ma otworów wylotowych na świetnej jakości linki Master Lock typu Python, także pozostają tylko paski parciane.
Na górze tej fotopułapki mamy wejście umożliwiające podłączenie tej fotopułapki do źródeł stałego zasilania. Wszystkie najistotniejsze porty znajdziecie od spodu w momencie, kiedy otworzycie tą plastikową klapkę. Tutaj jest opcja właśnie na umiejscowienie karty SIM, na włożenie karty pamięci, na możliwość podłączenia fotopułapki do zewnętrznego nośnika. Jest też szufladka z bateriami, która jest w taki dosyć śmieszny sposób wyjmowana. Nawigowanie urządzeniem oraz zmiana ustawień możliwa jest w dosyć prosty i intuicyjny sposób dzięki wbudowanemu ekranowi o łącznej przekątnej 2 cali. Jest to kolorowy ekran z polskojęzycznym menu. Można tych języków sobie wybrać, jest ich kilka na pokładzie. I samo poruszanie się, samo programowanie, które jest zbudowane w fotopułapce, jest naprawdę proste. Myślę, że nikomu z Was nie będzie sprawiało to problemów. To, co może Was na pewno zaskoczyć w tym modelu, to samo umiejscowienie ekranu. Ekran nie znajduje się od spodu lub w środku, jak w większości kamer tego typu, ale z przodu, czyli w tym miejscu dokładnie, gdzie znajduje się obiektyw i system diod, a rozczujka PIR. To rozwiązanie niewątpliwie ułatwia nawigowanie urządzeniem w warunkach terenowych, natomiast stwarza również ryzyko uszkodzenia tego ekranu przez warunki zewnętrzne. Jeśli chodzi o system zasilania, to tutaj 8 paluszków typu AA lub też zewnętrzny zasilacz powerbank. Jest też możliwość podpięcia tego urządzenia pod stały prąd. Pewnie spytacie o czas pracy tej fotopułapki. No, będzie on się prezentował tak samo jak w przypadku innych urządzeń, czyli będzie trudny do zdefiniowania, ponieważ fotopułapki działają w różnych trybach, z różną intensywnością, w naprawdę bardzo różnorodnych warunkach atmosferycznych, przez to ciężko jest zdefiniować jednoznacznie, że dany model będzie działał na przykład 2, 3, 4 tygodnie. Zakładamy, że w przypadku pełnego pakietu naładowanych akumulatorków, na przykład białych Enelupów o nominalnej pojemności 2000 mAh, urządzenie fotopułapka jest w normalnym trybie w stanie działać od 2 do 4 tygodni. W zestawie z urządzeniem znajduje się pilot ułatwiający sterowanie fotopułapką. Tutaj głównie chodzi o zmianę ustawień urządzenia. Jest to szczególnie na przykład istotny element w kontekście osób, które posiadają pasiekę. To było częste pytanie, które się jakby przewijało w korespondencji z naszymi klientami. Jak w momencie, kiedy pojawiamy się na posesji prywatnie, tak, chcemy wyłączyć urządzenie, co mamy zrobić? Czy mamy za każdym razem ściągać to urządzenie z drzewa i je wyłączać, żeby ono nie robiło niepotrzebnie zdjęć? W tym przypadku jest pilot, który ten problem rozwiązuje i mamy możliwość bezprzewodowej zmiany ustawień kamery. Parametrem, który sprawia, że ta fotopułapka jest tak niezwykle popularna, jest zintegrowany 4-zakresowy moduł GSM, który umożliwia bezprzewodowy przesył danych w formie MMS na 4 ustalone numery oraz w formie e-maili na 3 ustalone adresy. Programowalny limit wysyłanych zdjęć to od 1 do 99 na dobę lub bez ograniczeń. Tutaj użytkownik może sobie to wybrać. Obsługiwane karty SIM to abonamentowe i prepaid. Fotopułapkę można zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich w formie kodu PIN, który ustawia się z poziomu fotopułapki. Taki 4-cyfrowy kod PIN ustawia się po to, aby każda osoba niepowołana, która chciałaby się dostać do ustawień tego urządzenia, bez znajomości tego kodu po prostu nie mogła tego zrobić. Inną formą zabezpieczenia są oczywiście metalowe dedykowane do tego modelu obudowy zamykalne na kłódkę i oczywiście sam montaż fotopułapki na wysokości, który już jakby w standardzie sprawia, że dostęp do takiego urządzenia jest utrudniony. Po obejrzeniu tego materiału na pewno zadajecie sobie pytanie, czy warto zainwestować te 400 zł w taką fotopułapkę z przesyłem danych. No, odpowiedź będzie dyplomatyczna. Z jednej strony warto, ponieważ fotopułapka działa w taki sam sposób jak większość kamer tego typu z modułem GSM. No, zasada jest prosta. W momencie, kiedy wykrywa ona ruch, robi zdjęcie i zdjęcie trafia do Was, niezależnie od tego, w jakim miejscu świata jesteście. Także co do zasady warto. Natomiast no, musicie sobie zdawać z tego sprawę, że w parze z ceną idzie również jakość wykonania. Obudowa tej fotopułapki została po prostu wykonana z najtańszych komponentów plastikowych i to po prostu czuć. Problemem może być również sama siła modułu GSM i płynność wysyłania materiałów. Na pewno nie będzie ona tak płynna jak w fotopułapkach z modułem 4G. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, do fotopułapki dedykowana jest szeroka gama akcesoriów, które znajdziecie na naszym sklepie spyoptic.pl. Będą to m.in. zewnętrzne powerbanki, czy akumulatory żelowe, linki do mocowania, zewnętrzne panele solarne, które podkręcą Wam czas pracy tego urządzenia. Pamiętajcie, że jako jedni z pierwszych w Polsce założyliśmy serwis fotopułapek, także dysponujemy częściami do większości modeli. To jest bardzo istotne w kontekście serwisu gwarancyjnego czy pogwarancyjnego, żebyście nie czekali miesiącami na naprawę sprzętu. Kupując u nas macie gwarancję, że ten proces domknie się w 2 tygodniach. Dodatkowo każdy klient, który tą fotopułapkę nabędzie w naszym sklepie, ma gwarantowaną darmową konfigurację modułu GSM, także ten problem mielibyście już z głowy na starcie.
Na mnie już pora, w kolejnych recenzjach przyjrzymy się pozostałym modelom, tak żebyście mieli jak największe spektrum wszystkich kamer, które obecnie funkcjonują na rynku, aby wasz wybór był po prostu miarodajny. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!